Nie myj nigdy twarzy, przykazywała matka. Makijaż ci się rozmarzy. Niełatwo było słuchać. Wszystkie koleżanki wśród okrzyków radości myły się pod fontanną na rynku. Dlaczego nie ona? Zresztą dziewczynki nazywały ją brudasem. Ja im pokażę, myślała. Podeszła do fontanny i umyła się starannie. Gdy skończyła, wszystkie krzyknęły ze zgrozy. Twarz jej była okrągłą banią, pozbawioną brwi, oczu, nosa i ust. Zabiły ją jak zwierzaka, którym była. Roland Tobor. Opowiadanie pod tytułem Zbyt czysta. Zbiór opowiadań Rufin La Lucien. Cudowny autor, cudowne opowiadanie. Bardzo na temat. Chciałabym dzisiaj trochę poopowiadać o makijażu, a właściwie go zrobić. Ale skoro już jesteśmy przy toporze i skoro jesteśmy już na moim blogu Oczami na Dni, bo wierzę, że to właściwie nie kanał na YouTubie, tylko bardziej integralna część moich blogowych wpisów, to chciałam jeszcze polecić kilka przy okazji jego książek, które mam. Akurat zbioru opowiadań Cztery róże dla Lucien niestety nie mam. 14 lipca mam urodziny, co chciałabym mieć. Portret Suzanne. Bardzo piękna opowieść, bardzo smutna, bardzo poruszająca i bardzo nietypowa dla Rolanda Topora. Druga książeczka, bardzo dla Topora typowa, Pamiętnik starego pierdoły. Kolejna książeczka to Chimeryczny lokator. Wspaniała opowieść, na podstawie której powstał również wspaniały film Romana Polańskiego Lokator, pod tytułem Lokator. Obydwa te dzieła bardzo serdecznie polecam. Ostatnia pozycja to pozycja Franza Valanta, Roland Topor, Zduszony śmiech. Biografia Topora. Nie jestem takim wielkim fanem może biografii akurat, ale ta książka rzeczywiście mnie urzekła. Tak, ale wychodząc od... no i jeszcze moja ulubiona pozycja, zbiór opowiadań, z którym się bardzo utożsamiam. Najpiękniejsza para piersi na świecie. Opowiadanie tytułowe bardzo, bardzo polecam. Zresztą wszystkie polecam. Dlaczego zaczęłam od Topora? Dlaczego zaczęłam od tego opowiadania? Jesteśmy zwierzętami bez makijażu? Trochę tak. Ja wierzę w to, że jesteśmy trochę zwierzętami. Pisałam o tym też na swoim blogu już kiedyś, w tekście Kiedy odkryjesz w sobie dzikie zwierzę, staje się taki był jego tytuł tego tekstu. Trochę nie jesteśmy zwierzętami. Natomiast niepokoi mnie taka koncepcja, gdzieś słusznie przez to pola zauważona, że makijaż kobiety w jakiś sposób określa, jest ich tożsamością. W związku z tym, kiedy ten makijaż zostanie zmyty, to nagle nie jesteśmy sobą? Jestem teraz bez makijażu, czy nie jestem sobą? Czuję się bardzo sobą bez makijażu, czuję się bardzo sobą również w makijażu. Chyba zajęło mi dosyć wiele lat, żeby zrozumieć, że makijaż nic nie zmienia tak naprawdę. Makijaż jest zabawą, samo nakładanie tego makijażu, nakładanie maski jest zabawą, jest przyjemnym doświadczeniem. Dążymy do jakiegoś efektu, który chcemy uzyskać. Ten efekt jest nam z różnych powodów potrzebny lub też może być częścią naszego stroju. Fajnie jest się nim bawić. Natomiast niedobrze jest przywiązywać do niego zbyt dużą wagę i tego się musiałam nauczyć. Nigdy nie malowałam się często i nigdy nie malowałam się jakoś bardzo, bardzo mocno. Natomiast kiedy się malowałam, miałam poczucie, że jestem trochę kimś innym. Może bardziej sobą, może trochę mniej sobą. Teraz mi się wydaje, że bez względu na to, co na siebie włożę, jak się maluję, po prostu jestem sobą. Dążę do bycia
jednością. I zdaję sobie sprawę z tego, że to straszliwie banalnie brzmi, bo przeważnie rzeczy, które są głębokie, banalnie brzmią i jako językoznawca nie chciałabym tego mówić głośno, ale powiem. Niektóre rzeczy trudno jest wyrazić słowami. Bardzo, bardzo chciałabym wszystko umieć wyrazić słowami, głównie słowem pisanym, bo język pisany jest mi chyba bliższy niż mówiony mimo wszystko, ale nie zawsze się da, a jak już się da, to brzmi banalnie. Także tak, zaczęłam od opora, żeby było, żeby się poczuć bardziej swoją, bo się czuję odrobinę nieswoją, otoczona kosmetykami, o których będę trochę mówić. I chciałabym też zaznaczyć tutaj, że o tym już wielokrotnie wspominałam na blogu, mam taki dosyć duży talent nie zarabiania na rzeczach, na których zarabiają inne osoby. W związku z tym wpis oczywiście i cały film nie jest sponsorowany przez firmę Amerykę ani przez żadną inną firmę. Po prostu odkryłam te kosmetyki jakiś czas temu, stałam się konsultantką. Nie doradzam nikomu, także proszę się nie bać. Moja wiedza z zakresu chemii jest i nie czuję się też na siłach, żeby komuś doradzić. Tak rzeczywiście sensem. Ja sama trafiłam na wspaniałą konsultantkę, natomiast mój pobyt w Marykei ogranicza się do dużego rabatu na kosmetyki i wykupywania po prostu wszystkiego, co jest w magazynach tej firmy. Czyli nie tyle, że nie zarabiam, co też bardzo dużo wydaję. Chciałam o nich troszeczkę powiedzieć, nie tyle o kosmetykach właściwie, tylko chciałam zrobić makijaż, bo niedawno byłam na takim kursie szkolenia sztuki makijażu i dostałam certyfikat. Certyfikat niezależnej konsultantki Mary Kay. Zaraz pewnie gdzieś tutaj się pojawi zdjęcie, jak ogarnę, jak to zrobić. I właściwie jedyne, co z tego certyfikatu zrozumiałam i co jest dla mnie ważne, to to, że właściwie mam na piśmie, że jestem niezależna. I to jest dla mnie bardzo ważne, bo w ogóle niezależność w życiu jest dla mnie ważna, zwłaszcza w życiu artystycznym. Więc jakoś tak mi raźniej, że mam ten certyfikat, że jestem niezależna. Podobno umiem malować. Nie mam świadomości takiej, że rzeczywiście maluję jakoś świetnie, ale sama siebie lubię malować. Ten poranny makijaż zajmuje mi 5 minut, dlatego że więcej czasu nie mam, bo zawsze nie udaje mi się wstać na czas niestety. I on nie jest dla mnie jakoś specjalnie ważny, po prostu maluję rzęsy, trochę jakiś podkład i tyle. Normalnie bym tego pewnie nie robiła, ale pracuję w szkole z dziećmi i one widzą absolutnie każdy szczegół, więc choć trochę boję pokazać im z makijażu, ale może to się zmieni. Ostatnio miałam kreski zrobione eyelinerem i taka dziewczynka z zerówki, malutka, zapytała się mnie, 6-letnia, dlaczego mam takie kreski, powiedziała mi, że je sobie narysowałam rano i ona tak mnie spojrzała i powiedziała z pełnym zrozumieniem dla ładności. Także tak, proszę Państwa, dla ładności dużo rzeczy my kobiety robimy. I myślę, że jeszcze ważniejsze od tej ładności jest to, żeby się po prostu ze sobą dobrze czuć. Chociażby w trakcie robienia tego makijażu. On nie jest nam potrzebny. Ale miło jest czasem zrobić coś dla siebie, coś, co nie jest potrzebne. Na przykład kupić 25 parę szpilek. Mam strasznie dużo szpilek, których w ogóle nie noszę. One nie są mi potrzebne, ale po prostu je lubię. Na przykład jest jeden z przykładów. Więc zanim przejdziemy w ogóle do makijażu i trochę zahaczając też o topora, bardzo mnie zaszokowało, że kiedy przeglądałam różne filmiki na temat robienia makijaży, na tym szkoleniu też pojawiła się taka kwestia, dziewczyny malujące często podkreślają, że ważne jest to, żeby zmyć makijaż wieczorem. I naprawdę ktoś nie myje makijażu wieczorem. Znaczy to jest, jeśli ktoś nie zmywa makijażu wieczorem, to znaczy, że nie myje twarzy. Czyli to trochę tak, jakby nie
jest straszna wizja. Naprawdę są kobiety, które się nie myją. I myślę, że taką najlepszą konkluzją będzie ten tekst. Myjcie się, dziewczyny. Nie znacie dnia ani godziny. Ja na Stalinger. Także tak, myjcie się, oczywiście, że się myjcie. Ja przyznaję, że długi czas, no oczywiście zawsze zmywałam makijaż i miałam porządek swoją twarz przed spaniem. Natomiast rano tylko myłam ją zimną wodą z kranu, czasami jakimś płynem micelarnym i dopiero wtedy nakładałam makijaż. Nie bawiłam się w kremy i czy żele do twarzy, głównie dlatego, że jest straszliwie w nich błyszczałam. Poznanie konsultantki Mary Kay, która mi trochę opowiadała o kosmetykach i sprawiła, że byłam normalna. Jeszcze raz 30 kosmetyków Mary Kay temu. Tak, teraz mam ich strasznie dużo, ale wytłumaczyła mi, że mycie twarzy codzienne, rano również, nie tylko wieczorem, rano przed nałożeniem makijażu i nałożenie tych wszystkich kremów wcale nie sprawi, że mi się ten makijaż będzie jakoś przesuwał i jeździł po twarzy, tylko jak dobrze dobierzemy kosmetyki zarówno do mycia twarzy, jak i do malowania się później, to wszystko będzie dobrze i tak jest. Rzeczywiście myję twarz żelem albo ziemniaczkiem, rzeczywiście dwa razy dziennie i nakładam krem również dwa razy dziennie oraz krem pod oczy. I wszystko gra. Nawet w tym 5-minutowym makijażu porannym, kiedy po prostu jest szaleństwo, równocześnie myję zęby, pakuję się do pracy i tak, i zawsze mi się przygotować wcześniej i nigdy tego nie robię. Tak, więc jeśli chodzi o jakieś takie przygotowanie skóry do makijażu, ja rzeczywiście te kosmetyki stosuję już chyba 9 albo 10 miesiąc i jestem z nich bardzo zadowolona, bardzo dużo mi polepszyły kondycję mojej skóry. Tak chciałam powiedzieć. Tak. Zacznę je może wymieniać. Taki podstawowy zestaw do pielęgnacji twarzy, który ja stosuję i który bardzo, bardzo polecam, to jest taka linia Time Wise do Mary Kay. Wise, mądrość. Ja nie wiem, w ogóle tutaj chyba coś nie widać tak dobrze, jakbym chciała, żeby było widać, ale on jest różowy. Tak, to jest mleczko. Ono ma taki delikatny peeling w sobie, ale to nie przeszkadza stosować go rzeczywiście dwa razy dziennie. On jest bardzo delikatny, nie zrobi nam krzywdy. Usuwa wszystkie toksyny. Wieczorem dobrze jest zacząć od płynu do demakijażu twarzy. Właściwie do makijażu oczu, on jest beztłuszczowy, jakoś tak. On ma takie dwie fazy. Jak się go tak troszkę wstrząśnie, to jest ok. Zmyć nim powinno się jedynie oczy, ewentualnie jak się ma mocniejszą szminkę, to można zmyć też szminkę. I tyle. Później myje się całą twarz tym mleczkiem, o którym powiedziałam, i ona to mleczko rzeczywiście usuwa całe resztki makijażu, także jest naprawdę fajnie. On ma to mleczko też ma w sobie tonik również, więc potem tak naprawdę niedużo trzeba już na tą twarz nałożyć. W tej serii to można zostawić wszystko razem. Jest dostępny też krem pod oczy, czy to w ogóle widać, krem pod oczy. Dostępny i to też to potem po wymycie twarzy. Ostatnim punktem programu wieczorem jest krem na noc. On zawiera witaminy, bo mam zawsze wrażenie, że tak skóra tak sobie je te witaminy i że to jest fajne. I to jest krem na dzień, czyli analogicznie też go nakładam na twarz tylko rano. Jeśli chodzi o jakieś problemy ze skórą, to jest też wspaniała maseczka, którą sobie można na przykład raz w tygodniu zrobić z węglem aktywnym. Ona się nazywa Clean Proof, też ją mam. Ostatnio ją nabyłam po raz pierwszy, bo dostałam taką próbkę od mojej konsultantki, kiedy jej rzeczywiście moja skóra potrzebowała, także dziękuję za to. Oprócz tego można sobie też zrobić raz na tydzień mikrodermabrazję. To jest również coś, co dostałam od konsultantki w formie próbek. To jest, ona się składa z dwóch kosmetyków. One są mini, one są w wersji mini. Normalnie w katalogu są oczywiście większe. Ten mały pierwszy kosmetyk to jest też
ci się zrobi za sucho, to trzeba jeszcze troszkę dać wody. To logiczne, prawda? To było dopiero banalna rada. A jak już się to wszystko zrobi i wytrze, to trzeba sobie tak wklepać taki kremik. Bardzo niedużo. W ogóle tych wszystkich produktów używa się bardzo, bardzo niedużo. I ten krem zamyka pory. Nie wiem, czy nie ma sensu zrobić takiego peelingu bez zamknięcia porów, bo to jest bez sensu do tego wszystko pootwierać i tak zostawić. Więc zamykamy pory i dopiero wtedy stosujemy krem na dzień albo w zależności od tego, kiedy to robimy. Takie rzeczy jest lepiej robić wieczorem. Mikrodermabrazję robiłam wczoraj, dwa dni temu robiłam maseczkę Clean Proof, ona jest taka fajna dżama. Ona jest bardzo, bardzo mocno oczyszcza i bardzo, bardzo mocno zwęża pory chyba, czy zwęża. W związku z tym naprawdę to czuć. Zostawia się ją na twarzy na 20 minut, później zmywa i to jest 20 traumatycznych minut. Ale dobrze jest się czymś wtedy zająć, najlepiej nie jedzeniem. Będzie trudno w ogóle używać twarzy w jakimkolwiek celu. Tak, więc te rzeczy dwa razy w tygodniu, ta maseczka i mikrodermabrazja, znaczy raz na tydzień albo raz na dwa tygodnie wymienię, w zależności od tego, jak ich potrzebujemy. Na wyczyszczenie twarzy jest maseczka z węglem, Clean Proof, a do takiego odświeżenia, odmłodzenia, mikrodermabrazja. Ostatnio ta sama dziewczynka, która się spytała, czy dla ładności mam te kreski eyelinerem zrobione, usiadła mi na kolanach i zapytała, czy opowiem jej o starożytnych czasach. Jak spytałam, czy ma na myśli moją młodość, to odpowiedziała z bardzo dużym, zdecydowanie zbyt dużym entuzjazmem. Tak! Także na pewno odmłodzić skórę się przyda. Oprócz tych więc to są takie kosmetyki Clear Proof i mikrodermabrazja, które raz na jakiś czas używamy. Tej serii Time Wise używam codziennie i do tego namawiam osoby, które je już nabędą. Oprócz tego używam codziennie dwóch rzeczy. Właściwie jednej używam codziennie, a drugiej używam raz na jakiś czas. Ta druga, od której zacznę, to jest peeling do ust. Satin Lips. To jest w ogóle seria Satin Lips. Dwie rzeczy. I ten peeling, to rozum zwykły peeling. Nakłada się go na usta, trochę się je tam nim traktuje, wciera się go w usta. Po jakiejś minucie tarcia wymywa się go ciepłą wodą i nakłada się na usta balsam do ust. I balsam do ust używam rzeczywiście codziennie. On sprawia, że te usta są rzeczywiście satynowe. Naprawdę. A ja mam trochę problem z wierzchnięciem ust, zwłaszcza mieszkając na Podhalu, gdzie jest dosyć sucho powietrze, smog i tego typu historie, więc bardzo to polecam. Wszystkie te rzeczy, to znaczy umyłam dzisiaj, zrobiłam dzisiaj przed tym makijażem, czyli umyłam twarz mleczkiem, nałożyłam krem pod oczy, nałożyłam krem na dzień, zrobiłam sobie peeling ust i nałożyłam satynowy balsam na te właśnie. I jeszcze jedną dla mnie taką podstawą makijażu, chociaż mój farmaceuta się nie do końca ze mną zgadza, że to powinna być podstawa makijażu, są krople z tarazoliny. Tak, ja mam bardzo często przykrwioną oczy, być może jestem królikiem. I powiedzmy, że to odczytania. To dobrze brzmi. Ale pewnie głównie od komputera, pewnie głównie od pisania na blogu. I w ogóle oczy są po prostu zmęczone. Więc jeśli chcę zrobić makijaż i chcę, żeby te oczy rzeczywiście miały jakiś sens, błysk, czarny, to muszę je zakropić kropami zoliny. Więc generalnie to wszystko już zrobiłam wcześniej, to wszystko jest na mnie i we mnie się jakoś przenika. Jeśli chodzi o to, jak robię makijaż, to zaczynam od jednej ważnej rzeczy, czyli od miski z wodą. Nie mogę tylko pokazać, jeszcze mam tutaj taki... Muszę mieć możliwość umycia rąk, bo się strasznie brudzę w ogóle. Strasznie. Więc jeśli nie mam jakichś chusteczek, to lepiej mam możliwość wymycia rąk
chciałabym też jeszcze pokazać jeden produkt Mary Kay, bardzo fajny. Chase a Rainbow. Nie wiem dlaczego Chase a Rainbow. Tak, nie mam zielonego pojęcia, jak to jest, jaki to ma związek przyczynowo-skutkowy z tęczą, aczkolwiek tęcza, tak, w dzisiejszych czasach warto propagować tęczę. Więc ją propaguję, ma przepiękny zapach, oprócz tego zostawię, i to jest w ogóle, bo nie powiedziałam tego, że to jest żar pod prysznic. Oprócz niego do ciała i taka mgiełka do ciała, tak, bardzo, bardzo to wszystko rypanie. Chciałam tylko pokazać, że on się ładnie pieni, że tu są, jeszcze się nie pieni, bo jeszcze nie ma wody. Generalnie po prostu zachęcam do tego, żeby się mieć ręce, mieć twarz, mieć wszystkie inne części ciała. To naprawdę jest fajna rzecz. Zobaczcie, jak się dokładnie. Ładnie się pięknie. Moment, kiedy się zastanawiam, co ja robię. Serio pokazuję, że coś się robi. No. Okay. Także jest rzeczy. Jeśli się pani. Także fajnie jest sobie umyć sobie ręce. Zawsze jest fajnie umyć sobie ręce. Tak to robię. Już. Więc tak, czy coś jeszcze chciałam powiedzieć? A, chciałam jeszcze powiedzieć, zauważyć językową rzecz. Mianowicie, zresztą jest tak, zauważyłam, że te wszystkie specyfiki na niedoskonałości skóry, prawda? Mówimy tak, że coś jest na niedoskonałości skóry i strasznie mi się podoba to sformułowanie, tak z językowego punktu widzenia, bo to oznacza, że jeśli skóra ma jakąś niedoskonałość, to oznacza, że jej normą tej skóry jest doskonałość. Prawda? Czy nie? Może się z tym nie zgodzicie, ale takie mam wrażenie i to mi się strasznie podoba, że okej, to jest jakieś coś, mam tutaj czerwonego, coś mam tutaj jakiegoś innego, nie, głównie czerwonego, ale to jest po prostu niedoskonałość mojej skóry. Czy moja skóra generalnie jest doskonała, a przez chwilę jest niedoskonała, więc trzeba na nią coś tam naciepać i będzie dobrze. więc to jest fajne. Okej, teraz tu miska z wodą. Ja sobie ją przełożę, poznać moje.